W Konstytucji jest słynny artykuł 18, no, którym się tej chwili też również zajmujemy. I ja może zacznę od jego przeczytania, dlatego że to jest dosyć istotne. Ten artykuł mówi: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, czyli odnosi się ta cała hipoteza do związku hetero. Rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo, zostawmy na boku, znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Co z tego przepisu wynika? Że małżeństwo hetero znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. I nie powiedziane jest nic, ale to nic więcej. Natomiast, jeżeli byśmy mieli do czynienia, hipotetycznie, z małżeństwem będącym związkiem dwóch osób jednej płci, to z tego tylko wynika, że takie małżeństwo nie byłoby objęte artykułem 18. I tyle. I teraz proszę zwrócić uwagę, co ten przepis, jak on został odczytany w powszechnym dyskursie krytycznym i polemicznym. Otóż ciągle się powołują wszyscy na ten artykuł 18 jako na rzekomą przeszkodę do regulacji w Polsce, czy wprowadzenia w Polsce w prawie instytucjonalizacji związków jednej płci. Przyznam, że już mi trochę ręce opadają powtarzania w kółko, że przecież z tego przepisu, no na logikę też, to nie wynika.